wreszcie polskie media docierają też do tego etapu, w którym pękają kolejne tabu w obszarze ochrony dzieci przed przestępstwami seksualnymi, przed tymi seksualnymi drapieżcami, pedofilami, którzy funkcjonowali w bardzo różnych obszarach przez kilkadziesiąt lat przecież. I tak samo jak na całym świecie, najpierw to oczyszczenie, ta transparentność następuje w Kościele katolickim, do której Kościół jest zmuszany przecież przez opinię publiczną, ale też sam przyjmuje na siebie tą rolę później wprowadzenia procedur jako pierwszy w Polsce od 13 roku, które zapewniają bezpieczeństwo dzieciom, młodzieży, są cały czas tam wdrażane. Teraz widzimy drugą falę. Tak jak w Stanach mieliśmy tą falę Me Too, w Polsce mamy falę nic się nie stało i pojawia się podobny głos dotyczące środowiska celebrytów, dotyczące środowiska dziennikarskiego, środowiska biznesowego, klubowego. No to jest na pewno cały czas początek wielkiego procesu, bo ten proces znajdzie swój finał dopiero wtedy, kiedy każda ofiara będzie miała poczucie bezpieczeństwa i będzie mogła powiedzieć, że zgłosiła sprawę, sprawa została natychmiast przejęta przez właściwe organy, a ofierze zaoferowano wsparcie i pomoc. Wtedy będziemy mogli mówić, że odpowiedzieliśmy na tą zbrodnię w sposób właściwy. No i mam nadzieję, że wtedy też nastąpi ten moment, kiedy sama zbrodnia stanie się rzeczywistym marginesem, bo na razie niestety wszystko wskazuje na to, że była niemalże dniem powszednim dla bardzo wielu polskich dzieci. Obserwowaliśmy już te reakcje kilka lat temu w Kościele katolickim na Zachodzie, gdzie pierwszą falą było wyparcie i źle się to skończyło dla autorytetu Kościoła w wielu krajach, takich jak w Irlandii na przykład, gdzie dopiero Państwowa Komisja mogła dotrzeć do prawdy o tych zbrodniach seksualnych. I jeżeli w tą samą drogą idą polskie środowiska celebryckie i też zaczynają od wyparcia, zaczynają od wyśmiania, zaczynają od twierdzenia, że to jest akcja polityczna, no to idą dokładnie śladami, najgorszymi śladami, jakie sobie można wyobrazić i prawdopodobnie konsekwencje będą te same, czyli organy państwa będą musiały wkroczyć, żeby oczyścić to środowisko, a autorytet, ten fałszywy autorytet, jak się okaże, upadnie. No mam nadzieję, że tutaj też możliwość działania po stronie państwa jest o wiele większa. My mamy instrumentarium karne o wiele lepsze niż jeszcze ileś lat temu. Od 2010 roku następują nowelizacje prawa karnego. Czekamy przecież jeszcze na uchwalenie projektu Stop Pedofilii, który jeszcze zakaże na zachęcania dzieci czy młodzieży do podejmowania stosunków seksualnych. Ale już teraz to instrumentarium prawne jest bardzo dobre i też ta informacja o powołaniu specjalnego zespołu prokuratorów przez prokuratora generalnego to jest taki kolejny sygnał. Coś się dzieje w dobrym kierunku. Trzeba oczywiście jak zwykle patrzeć władzy na ręce, czy to nie jest tylko działanie PR-owe, komunikacyjne i czy za tym będzie postępowało też stworzenie procedur działania organów ścigania. No, mam nadzieję, że tak będzie i że rzeczywiście te dwie eksplozje, czyli filmy Sekielskiego, a następnie film Latkowskiego doprowadzą rzeczywiście do oczyszczenia z pedofilii polskiej przestrzeni. No, ustawa została przyjęta w ubiegłym roku. Ta ustawa o Państwowej Komisji do Spraw Pedofilii, jak ją w skrócie nazywamy, jest wzorowana na dobrych fundamentach, to znaczy troszkę na Komisji Irlandzkiej, troszkę Australijskiej, troszkę też na komisjach powoływanych przez uczelnie niemieckie, tam na zlecenie episkopatu. I mam nadzieję, że powołanie ekspertów do tej komisji pozwoli na jeszcze jeden element tej całej układanki walki z pedofilią. O ile prokuratura zajmuje się ściganiem, to potrzebna jest jeszcze komisja ekspertów, która będzie łączyła doświadczenia etyków, prawników, psychologów, socjologów, po to, żeby się głębiej zastanowić nad całą polityką przeciwdziałania, prewencji, profilaktyki wobec pedofilii, bo przecież zadania komisji są o wiele szersze niż tylko ściganie pedofilii. Ta komisja ma również zastanawiać się nad procedurami bezpieczeństwa. Ma wskazywać środowiska zagrożone. Tymi środowiskami są te wszystkie środowiska, w których następuje kontakt dziecka z dorosłym w takim stosunku zależności. Tam wszędzie może nastąpić wykorzystanie tego stosunku zależności w celu doprowadzenia do czynności seksualnych, w celu popełniania przestępstw pedofilskich. Także mam nadzieję, no mamy na razie dwóch członków Komisji Państwowej, wśród nich doktora Błażeja Kmieciaka, który niedawno jeszcze w Instytucie Ordo Iuris kierował Centrum Bioetycznym. No, jestem przekonany, że to jest też człowiek, który od tej strony etyki,
od tej strony swojej wiedzy socjologicznej, prawniczej będzie doskonałym fundamentem prac tego 7-osobowego zespołu. Co prawda zespół powstaje w rok po ustawie, ale jak to mówię, no lepiej późno niż wcale. I tutaj też jest ta rola filmów, które teraz są publikowane. One też wymuszają, tak działają media, wymuszają aktywność ze strony organów demokratycznego państwa, które czują oddech opinii publicznej. I jak widzimy, no trzeba je popychać do tego działania, ale dobrze, że są reaktywne. Ogłosiliśmy kilka dni temu powstanie takiego zespołu. My każdego roku udzielamy wsparcia w kilkuset sprawach, w dużej mierze w sprawach rodzinnych, i stwierdziliśmy, że nie możemy pozostawić bez wsparcia ofiar pedofilii. To, od czego zacząłem na samym początku, ten moment bezpieczeństwa dla dzieci, to będzie ta chwila, w której będą wiedziały one, ich opiekunowie, że można dostać rzetelne, skuteczne wsparcie w obszarze prawnym także. I z tym występujemy. Każda ofiara, bez względu na to, w jakim jest teraz wieku, bez względu na to, kto był sprawcą, jakie były okoliczności tego czynu, może liczyć na wsparcie prawników Ordo Iuris, i to w całym postępowaniu, zarówno przy zgłoszeniu przestępstwa, jak i przy postępowaniu przygotowawczym, przy stawianiu zarzutów sprawcy, przy postępowaniu sądowym po akcie oskarżenia, jak również w celu uzyskania zadośćuczynienia za tą zbrodnię. No, mamy nadzieję, że to ośmieli ofiary do sięgania po instrumenty prawne, o których mówiłem wcześniej, bo to jest trudne dla bardzo wielu ludzi, żeby wystąpić, żeby ten pierwszy krok uczynić. Chcemy w tym pomóc całkowicie nieodpłatnie, świadcząc takie wsparcie, taką pomoc. Nie będziemy z całą pewnością na początku informować o poszczególnych sprawach. No, poczekamy, będą akty oskarżenia, będą pierwsze wyroki, wtedy dopiero będzie właściwy moment, żeby można było cokolwiek powiedzieć na ten temat. No, mogę tylko powiedzieć, że w ciągu 2-3 dni mamy już 5-6 poważnych zgłoszeń. I pracujemy teraz nad sporządzeniem zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstw albo włączenia się w postępowania, które już się toczą. To świadczy o jednym. Była taka potrzeba i wystarczył taki sygnał, że jest ktoś, kto chce pomóc, i natychmiast no, poważne zgłoszenia spływają, a obawialiśmy się przecież tak licznych prowokacji w tej sprawie. Na naszych stronach można znaleźć adres mailowy, numer telefonu, na który można dzwonić. Każdy otrzyma wsparcie.